Księżak nie pokazał tego, czego można było się po nim spodziewać. Przegrana we Wrocławiu to pierwsza porażka ekipy Złowicza od 18 lutego, kiedy to podopieczni trenera Roberta Kucharka ulegli KK Warszawa. Od początku Śląsk wysoko zawiesił poprzeczkę. Pierwszą kwartę wygrał różnicą 7 punktów. Kolejna była już bardziej wyrównana, ale i ona zakończyła się jednym oczkiem na korzyść gospodarzy. Po przerwie Wrocławianie nie spuścili z tonu. Wyszli z założenia, że w ćwierćfinale drugiej ligi nie ma już słabych zespołów. Grali mocno skoncentrowani. Goście nie mieli swojego dnia. Łowiczanie nie grali najgorzej w obronie, ale pudłowali z łatwych pozycji. Piłka po ich rzutach wielokrotnie wypadała z kosza, a na dodatek wrocławscy środkowi nękali ich blokami. W trzeciej kwarcie Mateusz Stawiak potężnie zablokował Mariusza Przygódzkiego, co wywołało aplauz zgromadzonej w kosynierce publiczności. Chwilę później wyczyn powtórzył Aleksander Dziewa, który popisał się równie efektownym zagraniem w defensywie. W całym meczu wrocławianie odnotowali 6 bloków, co może nie jest oszałamiającą liczbą, ale efektowność tych zagrań była zdecydowanie na najwyższym poziomie. Książak zbliżył się do Śląska w samej końcówce, kiedy trenerzy wpuścili na parkiet zmienników. Ostatecznie skończyło się na 10 punktach przewagi i zasłużonym zwycięstwie WKS-u. Teraz 2 tygodnie przerwy, a do Łowicza wrocławianie pojadą zakończyć tę rywalizację. Drugi mecz 22 kwietnia, a ewentualnie trzecie spotkanie 3 dni później we Wrocławiu. Zwycięzca rywalizacji Śląsk-Księżak zagra w półfinale z wygranym z pary KK Warszawa AZSW w Katowice. W pierwszym meczu koszykarze ze stolicy zwyciężyli 62-54.